Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj budujemy przetworniczkę na takim rdzeniu, tylko troszeczkę większym. Nawinąłem sobie 20 zwoi takiego drucika tu 0,7. O, takie coś. Mniej więcej. Jeszcze muszę dowinąć drucik, słuchajcie, taki 0,2 mm, 0,3 mm, no, cieniutki. No i słuchajcie, zrobimy przetwornicę. Mam układzik, słuchajcie, który kiedyś znalazłem, natomiast ciężko mi jest rozgryźć, co to jest za układ. Ciężko mi jest zgadnąć, co to jest za układ, z tego względu, że ktoś celowo zmazał na nim cyfry. Jest tylko napisane CR6 chip, więcej nic nie ma, więc ciężko mi powiedzieć, co to za kość jest. Na pewno jest jakaś to przetwornica. A zaraz pokażę wam, co z takiej przetwornicy możemy zrobić. Tylko musimy wpleść tutaj moje uzwojenie. Miałem takie dwie kości, ale niestety jedną uszkodziłem przy próbach. I teraz robimy drugie urządzenie. Żeby sprawdzić wydajność, jaka będzie. Może kogoś to nie zainteresować, ale myślę, że może się uda. Nie musi być to ładne, musi to po prostu działać. No, zostało mi jeszcze tylko parę zwoi do przeplecenia. Próbowałem dać grubszy drucik, ale niestety układ się uszkodził. A celowo ktoś wydrapał w nim napisy, żeby się nie dowiedzieć, co to za przetworniczka, także może komuś się uda rozgryźć. A pokażę wam, jak to może zadziałać, co można z tego zrobić. Pomysł bardzo fajny, dla mnie dziwny i ciekawy, ale to działa. To faktycznie będzie działało. Mówiłem, że na razie zasmucam i ględzę, ale chcę wam po prostu pokazać, że to faktycznie nawijam, robię, a nie, że mam jakiś stworzony wynalazek z kosmosu. No i dobra, myślę, że wystarczyć powinno. No i co, słuchajcie, gdzie on jest? Uciekł mi. Czyli wygląda tak. Co jest ciekawe, słuchajcie, jest to układ ośmionóżkowy. Pracował w zestawie z kwarcem. Tutaj, takim jak widać. O. No i dobra, i teraz weźmiemy się na podstawie schematu z płyty. To, co można było rozgryźć. Na pewno powiem wam tak, damy kondensator. Dwa, nie, 4,5 mikro, większy dałem ostatnio, ale niestety uszkodziłem ustrojstwo. A nie, najpierw przylutujemy dławiczek. Jest taki dławiczek, który wylutowałem z płyty. I on idzie między nóżkę pierwszą, a nóżkę czwartą. O tak. Trzeba to ładnie przylutować. Dobra. No i teraz słuchajcie tak. Dławik jest przylutowany. O, nie wiem, czy to widać. O tak. Tu leży ten nasz transformatorek. I teraz z tego, co ja wiem, to idzie tak. Z tego, co pamiętam, pierwsza nóżka uzwojenia. O, nie mam ceny.
No. Troszkę się lutownica zagrzała za bardzo. No więc jeszcze raz. Tak. Nasz generatorek mamy przylutowany. I teraz potrzebujemy dać do tego kondensatorek ten 2,2 mikro. Oj, nie widać tego transformatorka mi tutaj. O, może teraz będzie widać. O. Dajemy kondensatorek między nóżkę 6 a 7. Tym, że na nóżkę 6 idzie biegun ujemny. Coś mi się tu nie bardzo dzisiaj chce trzymać. Ale czasem jest taki dzień kulawy. Że lutownica też chce odmawiać. Dobra, teraz się nam drucik jeszcze uzwojenia odlutował. Mamy, słuchajcie, 8 nóżka przylutowana. No i teraz tak. Wszystko by było git. Mamy polutowane tutaj, tak. Dwojczek mały. Próbowałem dać więcej zwoi, niestety nie wystartowało. Dziwny chiński wynalazek, ale prawdziwy. No i teraz jeszcze, słuchajcie, żeby to mogło nam startować, będziemy musieli dać dwie diody. Ta w drugą stronę, żeby nam nie mrygało. No i teraz, słuchajcie, przylutujemy sobie diodę świecącą. Wydajność układu, z tego co wytestowałem, do spalenia się starego jest około 25 mA. Później niestety zrobił się trup. To jest cały mankament, dlatego przydałby się taki większy, ale może ktoś rozgryzie, co to za kość. Żeby zastosowanie zrobić tego większe. Mamy. No i słuchajcie, co jest ciekawe. Nie wiem, czy jest wszystko się dobrze trzymające. No i słuchajcie, co jest ciekawe. Tu mam magnesik. O. Magnesik neodymowy. Zdemontowany z dysku twardego. O. Trzyma się. No i żeby generator mógł wystartować, z tego co zauważyłem, potrzebujemy kilku machnięć takich. Nie zawsze on się udaje. O, mamy, słuchajcie, patrzcie. Diutka świeci. Magnesu nie trzymam, słuchajcie, żeby nie było, że magnes trzymam. Jest oddzielnie, proszę bardzo, ręka odstawiona. Dziwne to, że czasem generator, który się zawiesi, przestanie działać. Może jeszcze raz.
odsuniemy światło, o, żeby tą diodę widać było lepiej, że ona faktycznie świeci. No i słuchajcie, co jest najciekawsze, żeby generator wprowadzić w tryb taki, żeby on zaczął się samoczynnie wzbudzać, to nie udało się. Jeszcze raz. O. No niewygodnie mi jest go trzymać z daleka, ale słuchajcie, to coś faktycznie działa. O, diodka świeci. Tak jak widać. O. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, że ta dioda faktycznie świeci. O, ale słuchajcie co. Ja mogę się odsunąć. I to coś faktycznie trzymam w rękach tylko przez cały czas i to coś działa. Tylko, że niestety mankament jest taki, że wydajność tej przetwornicy jest gdzieś kurka wodna rzędu niecałych 20 mA, patrząc po świeceniu diody, a powyżej to się pali. Dlatego może komuś się uda rozgryźć, co to za kość jest generatora, że można ją wzbudzić i ona faktycznie cholerka wodna działa. On. Mogę sobie trzymać to w rękach, ładnie, pięknie tu. Tu są te diutki, które nadają nam bieguny do diody świecącej. Kondensatorek 2,2 mikro, dałem większy. Niestety nie wystartowało. Dałem mniejszy, mregało. O, dławik z odzysku, taki jaki był na płycie, niewielki. Ale to słuchajcie, no faktycznie jakoś tam działa, nie? No, także bardzo proste urządzenie i dziwne jest to, że po wzbudzeniu magnesem neodymowym, jeżeli znajduje się nie wiem, kurka wodna, to pole stałe, ale mocniejsze względem tego rdzenia, bo to rdzeń zastosowałem ferytowy, czyli on wychodzi na to, że jednak częściowo gdzieś tam chłonie to pole magnetyczne i coś tam się zaczyna faktycznie dziać. Troszkę większy, nie wiem, spróbuję następny filmik nakręcić na takim mniejszym, nie wiem czy mi się uda odpalić cokolwiek, ale faktycznie to działa. Także jak się słuchajcie, komuś uda rozgryźć, no to łapka w górę, subskrypcję możemy sobie słuchajcie włączyć, to ja coś tam dodam nowego, ale faktycznie patrzcie, to coś nawinięte, podłączony generatorek z jednej strony uzwojenia, grubsze druciki już na wyjściu, nie mam innego druta, bo bym zastosował inny, ale to i tak nic nie da, dlatego że jak podłączę coś większego jak dioda, to najnormalniej w życiu słychać tylko takie cieniutkie pi i się po prostu nie da jej zaświecić. No, także słuchajcie, jak się film przydał i ktoś rozgryzie, co to za kość, początek CR i coś tam 6 bodajże, dalej nic nie wiem, chip pisze jeszcze na górze, no to zrobimy z tego kawał przetwornicy, która się przyda jako perpetuum. No, także jeszcze raz łapka w górę i do zobaczenia w następnym filmie.